Zaczynamy drugi panel, zdominowany przez Olgę Boznańską, ale również przez jej artystycznych i nie tylko przyjaciół. I pozwolę sobie oddać głos profesorowi Deringowi z Uniwersytetu w Rennes. To naprzód chciałem podziękować na zaproszenie. Jedną rzecz mi troszkę dziwi i to jest problem na sztuką polską, bo widzę, że wszyscy, którzy będą mówili, to są historyki sztuki albo z Krakowa, albo z Warszawy, ale dla mnie brakują właśnie historii sztuki z Francji, z Belgii, ze Stanach. Bo pamiętam, jak 15 lat temu, jak Anna Król organizowała świetną wystawę w Instytut Polonais, na wernisaż było, nie wiem, 500-600 osób, ale niestety później w prasie francuskiej to nic, żadnych artykułów nie było. Zresztą Philippe Dagen, który jest bardzo znany profesor i krytyk sztuki w Le Monde, no to jak była wystawa Mehofer, na przykład napisał Le Banal Mehofer, Malczewski też zniszczył, no ale trzeba też się bronić. I ja uważam, że czasami wy Polacy i stoi sztucy to źle przedstawiacie te sprawy. Ja przepraszam też na mój polski język, bo tu w Polsce jestem traktowany jak francuski historyk sztuki, mimo cała moja rodzina jest polską, a we Francji uważano mnie jako specjalist de l'art polonais, ale w sumie ja jestem nie specjalist de l'art polonais, tylko dobrze znam ten okres w Paryżu. Dla mnie na przykład Biegas to nie jest artyst polonais, Picasso to nie jest artyst hiszpański, tylko oni niektóre problemy plastyczne stworzyli. No i ja chciałem dzisiaj troszkę inaczej zrobić historię sztuki. Ja chciałem na początkowo, jak pani Jakubowska-Bobrowska zrobiła wystawę w Bibliotece Polski, to było już bardzo dawno temu, i drukowała świetny tekst Józio Czapskiego, który dobrze znałem, i to było w 1978 roku, na 3 maj, na zebranie tradycyjne w Bibliotece Polski. Ja na ten odczyt byłem i rozmawiałem z Józiem, ale wtedy to było dla mnie troszkę boczny i Biegas, i Boznańska, bo akurat wtedy był pierwszy kolokwium i pierwsza wystawa Kazimierza Malewicza w Bobu, akurat w tym samym okresie, no i powiedziałem Józiu, że niestety nie mogę długo, bo jutro mam referat. Wtedy był Ryszard Stanisławski i było bardzo modne we Francji odkrycie, powiedzmy poważnie, Malewicza. No i wtedy w Bibliotece Polskiej, jak mówiłem, że pójdę na, że mam referat na temat Malewicza, to mi powiedziano, ale to jest bolszewika, panie Xawery, Boznańska to jest nasza większa artystka. I ja byłem wtedy troszkę oburzony. Też mi przedstawiano wtedy w Bibliotece Boznańska jako największa impresjonistka polską. No to dla mnie to było, tego nie rozumiałem. No i wtedy później to i Józio Czapski, i Jan Lebenstam, później opowiem, na przykład jak rozmawiałem na temat Boznański, który bardzo cenił Lebenstam i właściwie te białe na białe, prawie to samo jak biały kwadrat na białe tło Malewicza. Bo tu też widzę, że są takie paradoksy u was. Wczoraj pytałem, kiedy będzie dyskusja, bo ja uważam, że na taki imprezy, kolokwium, to trzeba się kłócić, człowiek się nie zgadza z drugim, a nie robić takie referaty, które wszyscy już mogą czytać i w katalogu, albo w różnych publikacjach. Na przykład zupełnie się nie zgadzam z panią Bobrowską na niektóre krytyki. Ona cytowała Verhaerena, ale żadnych tekstów Verhaerena. Też cytuje Apollinaire, ale zapomniała cytować te teksty. Apollinaire to oczywiście gwiazda, ten, który założył, powiedzmy, historię sztuki XX wieku, mówię to po francusku, avec les deux pôles, Matisse i Picasso, które zresztą pani Bobrowska cytowała. Ale jest paradoks, bo jak Józio Czapski przyjechał, no prawda, mówił, że o Boznański wtedy był okres, gdzie ona zupełnie nie była znana, bo wtedy był okres, prawda, między wojnami, dadaizmu, surrealizmu, no i w Polsce wtedy, no to raczej był konstruktywizm dla mnie bardzo ważny. I Józio Czapski na przykład mi opowiadał, jak się kłócili na nagrodę Szczemiński i Waliszewski, dwóch inwalidów, no i takie różne sprawy, to są bardzo anegdotyczne, ale też bardzo dla mnie ciekawe. I właśnie, mam nadzieję, że czas zobaczy, żeby nie być za długi, ale Malewicz,
Schwitters bardzo docenił, mówił, że historia sztuki wtedy między wojnami to przez literę M, jak Malewicz, jak Mondrian, jak Matisse. No i litera M jest Manet, Monet, Magritte i tak dalej. No on Schwitters się nie nazywał przez M, ale założył MERS i mówił, że historia sztuki to jest kwestia liter. No i dzisiaj to jest litera B. Jak Boznańska, jak Biegas, jak pani Bobrowska, jak Elena Blum, jak Baltus, jak można nawet XIX wiek, Brodowski, neoklasycyzm, mój pradziadek Antoni Blanc i tak dalej, aż do niektóre anegdotki tu jeszcze wpisałem na literę Bonar, jeszcze zapomniałem. I jeżeli chodzi o rzeźbiarzy, no Biegas, ale też Brancusi, Burdel, świetna wystawa organizowała Elżbieta Grabska, Polacy wokół Burdela w Muzeum Burdel i to była jedyna wystawa, która miała recepcję w krytyce francuskiej. No i ja uważam, że ta litera B, no to można jeszcze bawić, prawda? No i wam opowiem niektóre rzeczy nieznane na temat Biegasa i Boznańskiej. Bo jestem znany też, niektóre tutaj pamiętam, jak robiłem, byłem komisarzem jednej wystawy Chopina i pani dyrektorka w Pałacu Ostrowski mi dała wizytówki Chopinolog. No, ja może jestem biegasolog, ale nie wiem, czy to was będzie. Jestem krytyczny, bo wiem, że tu znam różne teksty. Boznańska to bardzo dobrze, wielka, a Biegasa to duże. Czemu pan pracuje na Biegasa? To jest z drugiej kategorii. No, ale pierwsze, te, które nie lubią Biegasa i lubią Boznański, to oni byli przyjacielami, Biegas i Boznańska. Jak przyjechał Biegas w Paryżu na początku, na koniec 1901 roku, no to od razu rzeźbił Boznański. I to jest jedyny po pierwsze Biegasa, który jest wystawiony tutaj w Muzeum Narodowym. To jest brąz z epoki. A Boznańska zrobiła portret Biegasa, które w tym katalogu i w ogóle wszystkie jeszcze datowane, absolutnie się nie zgadzam, bo to jest problem. Dla mnie enumeracja namalowała tego, tamtego, tam, no to był, tak dalej. No, wszyscy wiedzą przecież, kto jest Verhaeren, no, nie trzeba, albo Apollinaire, jeden opowiadał o rzeczy tak, krytyków bardzo słynnych. Możecie w internecie i tak dalej, jeżeli nie znacie. Ale jak Biegas ofiarował całą spuszczyzną dla Biblioteki Polskiej, cały atelier i kto zrobił spis, to był Jan Szymański, który był radca kulturalny w ambasadzie polskiej przed wojną i on też się zajmował Boznański część spuszczyzny. Z tym, że Szymański dużo bzdury napisał w tym katalogu i fałszywe daty dawał i obrazów Biegasa i rzeźby Biegasa, ale także te właśnie obrazy, które ofiarował Biegas, bo Biegas nie tylko ofiarował swój atelier, ale jedną trzecią kolekcji boznańskiej, która jest w bibliotece. Jest około 24, ale tam są podwójne. A Biegas w sumie są 8 obrazów, które wam pokażę. No i jest list Szymańskiego do pani Bronisław Monkiewicz, który był kustoszem w Bibliotece Polskiej, z 2 maja 1950 roku. I cytuję, i stąd to wszystkie te błędy na datowanie. Pan Biegas, cytuję, nie znajduje słów wdzięczności za tak pieczołowite przez łaskawą panią określenie obrazów Olgi Boznańskiej. W myśl zlecenia łaskawej pani ustala pan Biegas po namyśle i nader sumiennym rozważeniu po niższe daty wykonania obrazów przez Olgi Boznańskiej. No i te wszystkie daty są fałszywe. Naprzód. Ten oto portret Biegasa jest datowany, tu jeszcze w tym katalogu, w 1917 roku. Zupełnie absurd. Jak mówi Szczymiński, nie tylko trzeba mówić, gadać, ale patrzeć. No i proszę patrzeć. Tu jest, przepraszam, Biegas właśnie w atelier w 1902 roku. I tu można, to są po pierwsze Boznański i tu jest Biegas, tu jest Adolf Bassler. Tu widać, że skończył, już jest odlew Chopina w brązie, a tu jest Jan Laurentowicz. Też bym mógł wam powiedzieć, kto był Laurentowicz i tak dalej. Nie wiecie, to szukajcie. Ale o co mi chodzi, że tu, jak się widzi ten portret, to widać, że to jest zupełnie z tego okresu.
ten obraz jest z 1902 roku. Zresztą, tu nie mam wątpliwości, biega z Wesła na Société Nationale des Beaux-Arts po pierwszy Boznański. Także oni wtedy byli przyjaźnieni. Jest jeszcze jedna sprawa, której nie wiem dokładnie. Przepraszam. O. Tutaj, to jest bardzo słynne zdjęcie, biega z kilka tygodni, jak przyjechał do Paryża, jak mówiłem, w listopadzie 1901 rok, a tu to jest luty 1902. Widać, niektóre rzeźby już są skończone, na przykład tu Świat, to jest też odlew branży tutaj w Muzeum Narodowym, właśnie biega skończył po pierwszy Truchla. I tu jest baronówna Jadwiga Truchel. I tu widać, że jeszcze ten Chopin jest skończony. Też wtedy polibokowałem z Piotrem Schubertem, który uważał biega za wariata pod wpływ Trzebiszewskiego, który piany modelował w jednej. Nie, widać, że jeszcze nie skończony. I zresztą, jak się rzeźbi w glinie, trzeba prodekować. I tu jest, jak to się mówi po polsku, alarm. To jest artyści i widać, że biega jest bardzo przystojny, tak nawet młodziutki, jakby był syn Truchlowy, zupełnie nie taki zwariowany człowiek. Ale to inna sprawa. Tu mi chodzi też znowu ten portret Truchlowy, który widać, też był bardzo źle datowany z 25 roku. Już jest pierwszy etap, że portret Henryka, który nie jest w bibliotece w Muzeum Narodowym w Poznaniu, jest stosunkowo rzadko u Boznański, jest datowany 1905 rok. Poza tym ten portret, przepraszam, Jadwigi Truchel był reprodukowany w katalogu illustré du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts w 1908 roku, ale żałuję, bo to trzeba naukowo pracować, nie figuruje dans la liste des tableau exposé. Mam hipotezę, ponieważ to był katalog illustré, to Boznańska prosiła może Truchlowi, żeby finansować to zdjęcie i dlatego ten portret jest reprodukowany w katalogu z 1908 roku, ale to nie znaczy, że to był obraz malowany z tego roku, bo jakby był malowany w siódmy albo akurat przed salonem, Salon Société Nationale des Beaux-Arts zawsze otwierał 15 kwietnia, jak na naszej urodziny. Salon des Indépendants to z wiosną, 20 albo 21 marca. Salon des Artistes Français troszkę później. No i reszta był Salon d'Automne, jak nazwę się nazywa, na jesieni. Także według mnie ten portret i znowu trzeba patrzeć. No to... To już proszę oglądać twarz Truchlowi. Dla mnie to już nie jest historia sztuki, to jest ankieta z policji albo nie wiem co, ale jestem przekonany, że ten obraz był już zrobiony przed 1908 roku. Biegas jeszcze ofiarował przepraszam. To jest druga strona tego autoportretu Biegasa, który pani Wieruszkowalska jak odnowiła, to też już dawne czasy, 30 lat temu. I tu jest ten świetny obraz, który też był ofiarowany przez Biegasa. Jak wszyscy w katalogu mówią, że stosunkowo to jest nie tak rzadki, bo namalowała przecież jednak kilka... 10 płót, ale ten autoportret z lampą, no to jest na płótnie malowany. Później, przepraszam, autoportret i to jest podwójny obraz. To jest portret młody angielski i ten autoportret był wysłany, jest korespondencja w Bibliotece Polskiej, w archiwium, to przez Jan Szymański i jeżeli dobrze pamiętam, to Mieczysław Treter organizował, był komisarzem tej pawilon polonais w Wenecji i ten obraz figurował. Później jeszcze ten autoportret
znowu był ofiarowany przez Biegasa. I tu na końcu kwiaty, ale nie jestem pewien, za Czarnocką, które, przepraszam, bardzo dziękuję, bo bez nią bym nie mógł tutaj te wszystkie zdjęcia was prezentować. Ona bardzo dużo mi pomagała i z nią organizujemy też wystawę bosnańską na jesieni tego roku. Teraz chciałem na zakończenie, bo właściwie są, ja bym chciał dyskusję, ale nie wiem, czy będzie czas, chyba może na końcu albo po południu, bo ja chciałem tutaj teraz dwie problematyki. Kwestie metodologii. Datowanie niektórych obrazów bosnańskich uważam, że są zupełnie, co pokazywałem, mam nadzieję, że wam przekonałem, ale jeszcze są inne obrazy, gdzie czasami jest bardzo trudno datować, ale są elementy. Drugi problem, który chciałem z wami rozmawiać, to jest recepcja boznańska właśnie w krytyce francuskiej, mimo na przykład, że Verhaeren, bo jak mówiła pani Bobrowska, to był poeta belgijski, ale bardzo znany we Francji i też wtedy już był uważany, Verhaeren tragicznie umarł w czasie I wojny światowej, nie z powodu wojny, tylko w pociągu źle patrzył, no i to była tragedia. Także Verhaeren jest traktowany raczej właśnie jako wielki krytyk z okresu, powiedzmy, młodej Belgii, jak was młoda Polska albo symbolist, to trudno czasami dać apelację. On był bardzo przyjaźniony na przykład z Fernand Pnoff, pewnie był cytowany, no i z Biegasem bardzo go cenił i pisał piękne teksty, teraz z Anną Czarnocką i ona chyba będzie teraz w kraju, była wystawa Biegas et le poète, no i Verhaeren uważał po prostu Biegas jako poeta. Apollinaire uważał, że obrazy Biegasa były najlepsze rzeczy na salonie niezależnym, Salon des Indépendants, w 1906 roku. I co jest ciekawe, że Apollinaire mówił, cytuję po francusku, c'est ce qu'il y a de plus profond à l'exposition, il y a du klopstock derrière lui. Czyli jakiegoś słynny poeta niemieckiego, a na ten portret, i to żałuję, bo jak cytujecie Apollinaire, to trzeba dać cytaty, a nie tylko powiedzieć, że Apollinaire pisał, bo Apollinaire to pisał tysiącami te salony i tak dalej. Boznański w katalogu, żałuję, że też są cytowane edition de Chronique de Apollinaire z 1960, a przecież trzeba La Pléiade, które Michel de Codin już wydawał już prawie 30 lat temu, nawet więcej, i tam są te wszystkie recenzje Apollinaire Boznański, który był taki krytyczny, na przykład pisał il y a de la peinture munichoise derrière, trop munichoise à mon goût. A tu, Mademoiselle de Boznańska a rendu à merveille l'aspect germanique du poète belge. Czyli znowu niemiecka, no wiecie, prawda, że wszyscy, że Apollinaire był kostrowicki, ale kulturę polską, plastyczną prawie nie miał. Jest słynny list, gdzie mówił, że są trzy wielki pisarze polski, które nie piszą po polsku. Konrad po angielsku, Przebyszewski po polsku i zresztą tak dodaję, prawie nic nie czytałem o nim. No i ja, Apollinaire, który pisze po francusku. Także te związki Apollinaire'a z Boznański były bardzo boczne i krytyczne. Druga postać bardzo ważna, André Salmon, no i dla mnie jest szokujące, że w katalogu, w bibliografii żadne tekstów Salmon są cytowane. Przecież dans Propos d'Atelier, on bardzo ładnie pisze o Boznański, że to jest jedna z pierwszych artystów, która przyjechała do Paryża i które nowe kierunki dała malarstwo. I to jest bardzo ciekawe porównanie do krytyk habituel, gdzie porównali Boznański z Eugène Carrière. Właśnie też brakuje jeden nazwisko w bibliografii. To był krytyk tak znany jak Adolf Basler. Basler jest cytowany, to już nic nie powiem. Ale Jan Topas, przecież który napisał L'art et les artistes en Pologne, to był
krytyk historii sztuki, bardzo znany i ważny, Giovanni Lista, jeden z specjalistów futuryzmu włoskiego, odnalazł niektóre teksty i związki topasem z Marinetti, z futuristami. No to tu dla studentów, to proszę, jest doskonały temat, żeby pisać master i nawet doktorat. No i Vera Rena, na zakończenie, jak mówiłem już, będzie wystawa w Saint-Cloud. Też mi przeraziło, jak pani Bobrowska uważała karierę, jak teraz artyst, już nie wiem, jak to mówiła, déclassé albo secondaire. Przecież Rodolphe Rapetit zorganizował w Saint-Cloud właśnie świetną wystawę Eugène Carrière. I właśnie w tym roku będzie wystawa Vera Rena w Saint-Cloud. Komisarz tej wystawy już z nami, z Anną Czarnocką i ze mną rozmawiali. Będą te biegasy i też właśnie ten obraz będzie figurować. I do, o przepraszam, tak jest to odwrotnie, już kończę. Tu po pierwsze Vera Rena przez Biegasa, żonę Marthe Vera Rena, gips jest w Bibliotece Polskiej. To nie jest odlew z epoki, ale odlew z epoki jest z Brukseli i teraz są dwa muzeum Vera Rena w Belgii, w Saint-Nicolas po flamandzku, Saint-Nicolas en français i jest kupili, dyrektor kupił właśnie niedawno, dwa lata temu, po pierwszy Vera Rena. I poza tym jest ten muzeum niedaleko Valenciennes, dlatego jest prowincja du Hainaut, le Caillou Kibik, to był drugi dom Vera Rena, a inaczej to mieszkał właśnie w Saint-Cloud. Dodam, że nie znalazłem, jak pani Jakubowska, też to jest nasz los, historii sztuki, że Biegas bardzo dużo obrazów, które malował przed pierwszą wojną światową, zginęły, bo bomba spadła w pracowni, to już troszkę anegdotyczne, ale obrazy, które Biegas namalował, powiedzmy około 100 obrazów mam w katalog Raisonné przed pierwszą wojną światową, no to istnieją tylko 15-20, zresztą jest piękny portret księżnicy hinduskiej u kolekcji pana Roffler, Villa La Fleur, której pożyczyliśmy na tą wystawę Biegas et les Poètes. No i Biegas namalował portrety też olejne, a może pastele, bo wtedy dużo malował pastelami. Poznański zrobił portret malarski, Vera Rena i Marthe Vera Rena. I też Truchlowy i oczywiście Henryka Truchlowy, nie wiem gdzie to są. Ale jeszcze na zakończenie wam przedstawię, o przepraszam, a nie, to nawet drogi Vera Rena. No to dziękuję za wasz...